Na terenie byłej kopalni Mysłowice wyburzono żelbetową wieżę żużlową. Zbiornik żużlu należący do elektrociepłowni działającej na tamtym terenie z racji wieku i postępu technologicznego przestał spełniać już swoje funkcje. Dlatego spółka podjęła decyzję o jego wyburzeniu. Prace przygotowawcze trwały od wczesnych godzin porannych, kiedy wiercono otwory strzałowe, gdzie następnie ładowano materiał wybuchowy. Mówimy tutaj o ładunku maksymalnie 5 kg. Także tutaj nie w sumie, całościowo. Obieg nie jest duży, jest to taka, można powiedzieć, nieduża robota, jeśli chodzi o naszą branżę. Natomiast no, zagrożenia są zawsze przy wybuchach, przy tym musimy to wszystko osłonić, przygotować, tak żeby nie leciały odłamki, żeby nie było jakichkolwiek szkód. Budynek w rejonie ulicy Świerczyny 3 w Mysłowicach o wysokości 17 metrów został wyburzony metodą strzałową. Dzięki ładunkowi dynamicznemu samo wyburzenie to zaledwie kilka sekund. Lokalna społeczność może odetchnąć z ulgą, ponieważ w sieci były obawy, że znika znacząca część dawnej kopalni. Miejsce, które pozostanie po tej mierze, planujemy wykorzystać na tymczasowe właśnie składowisko tego żużla do odprowadzenia go później na zewnątrz. Tą samą metodą, tylko że, tak jak mówię, już nie musimy korzystać z tej wieży, która była w sumie kłopotliwa dla pracowników, bo wymagała czyszczenia, okresowych przeglądów. Teraz robimy to w zupełnie innej technice. Roboty odbywały się na terenie przejętym przez miasto, które jest administrowane przez śląskie TBS.